szkole Straszyckie Arboretum od pewnego czasu staje się centrum kultury dla koneserów sztuki. Ostatnio odbyły się wernisaże wystaw malarstwa trzech uznanych artystów. Pomimo pochmurnego popołudnia frekwencja dopisała i na otwarciu zjawiło się wielu gości i przyjaciele autorów. Jako pierwsza została otwarta wspólna wystawa dwóch artystek, które przyjaźnią się ze sobą od czasów studenckich. Anna Trzaska-Madej i Julia Olech-Nowak. Artystki zaprezentowały swoją twórczość pod wspólnym tytułem Mamy czas. Anna Trzaska-Madej mieszka i pracuje w Krakowie. Studiowała w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz. Zajmuje się projektowaniem architektury wnętrz, mebli i detali dekoracyjnych. Tworzy obrazy i instalacje artystyczne oraz fotografuje. Podczas pracy twórczej lubi czuć w rękach materiał – ziemię, patyki, trawy, stary papier. Lubi kolory naturalnych pigmentów, których, jak się wyraziła, użycza nam matka natura. W swoich pracach zawsze zostawia furtkę dla oglądającego. Że moje obrazy nie są takie dosłowne, bo zawsze staram się stworzyć jakieś opowiadanie. Jak zaczynam obraz, nigdy nie wiem, jaki będzie finał. I tak jak napisałam w katalogu, jak obraz mi się nie podoba, to idzie na banicję, na strych, czeka lepszych czasów. Czasem z tego strychu wraca, czasem nie. Ja nigdy nie pokazuję obrazów, które nie lubię, bo są takie obrazy, które stworzę i ja ich nie lubię. Ale po paru latach, jak wrócą z tej banicji, okazuje się, że można tą historię napisać trochę inaczej i ten obraz okazuje się, że odzyskuje to swoje życie, że nie jest skazane na taką totalną zagładę. Druga wystawa pod tym samym dachem i tytułem autorstwa Julii Olech-Nowak to uchwycone zwyczajne codzienne życie i codzienne sprawy. Artystka wyraża swoje podejście do świata, hołduje sprawom zwyczajnym i stara się zachować nieuchwytne szczęście. Szczęście, które towarzyszy zwyczajnej chwili. Julia Olech-Nowak również ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz. Jest laureatką wielu nagród. Urodziła się w Kielcach, ale od najmłodszych lat związana jest z przemysłem. Tu mieszka i łączy pracę zawodową ze swoją pasją. Swoją pracę twórczą dzieli pomiędzy dziedzinę projektową, a niezależne sztuki plastyczne. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku oraz próby w zakresie grafiki warsztatowej dają jej prawdziwe poczucie wolności. Uwielbiam to miejsce. Arboretum jest na pewno miejscem, które mnie uspokaja, wycisza i powoduje, że chce mi się tworzyć. Po prostu przyjeżdżam tutaj, żeby nabrać świetnej energii. Zawsze patrzyłam, że są fajne wystawy właśnie w Arboretum i marzyłam sobie, że może kiedyś też zostanę tutaj poproszona. W galerii u Piotra została otwarta wystawa malarstwa, której autorem jest Ryszard Dudek. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, który studia artystyczne skończył na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Niestety autor nie mógł być osobiście na wernisażu. Jego postać przybliżył wszystkim gościom dyrektor Arboretum Narcyz Piórecki, który godnie reprezentował autora wystawy. Na tych pracach wspaniale widać właśnie to piętno Jarosławia, które myślę nie jest żadną, że jest takim bardzo dla mnie ważnym znakiem tej szkoły naszej tutaj z Podkarpacia i tych artystów, którzy wyszli w świat właśnie, którzy jakby rocznikami i tłumnie weszli w sztukę polską dzięki właśnie Liceum Jarosławskiemu. Z całą pewnością na tych wystawach każdy odbiorca mógł znaleźć coś dla siebie, obraz, z którego kolorystyką mógł się utożsamić duchowo.